Radio Wnet, www.wnet.fm. A czy pan obserwuje to, co się działo w podkomisji smoleńskiej? Jakie te wszystkie raporty i tak dalej, to co powstało i co jest efektem, na razie efektem jej działania? Tak, tak. Współpracuję z różnymi członkami podkomisji. Częściowo nawet takie badania, na przykład zniszczenia drewna pod wpływem dużego impaktu z profesorem Biniendą. Przeprowadziliśmy już dwie jakby tury takich badań. To wszystko ciągle jeszcze próbuję. Teraz ja pracuję nad opracowaniem trzywymiarowego modelu tych próbek, które były niszczone. Uczestniczyłem również w obchodach w kwietniu w Chicago i w Doylestown w polskiej Częstochowie. Także jeśli chodzi o raport i jeżeli chodzi o współpracę z komisją i to, co się dzieje tak generalnie w dłuższej jakby przestrzeni czasowej, to tak, no to jestem z tym, jestem świadomy tego, co jest i jestem z tym zapoznany. Czy jest jeszcze jakieś szczegółowe pytanie, na które pan musi w ramach tego raportu odpowiedzieć? Czy jeszcze coś leży na pana biurku? Jakieś pytanie, jakaś kwestia? Nie powiedziałbym, że pytanie, które by polegało na próbowaniu odpowiedzenia czegoś, co do czego nie mam pojęcia. Raczej jest to kwestia potwierdzenia tego, co się twierdziło wcześniej. W ogóle taka ciekawa rzecz w tym, w dochodzeniu, w śledztwie jest taka, że większość rzeczy, która jest potwierdzana niejako, była już wcześniej wnioskowana z innych danych. I tutaj jest największa wartość, no z mojego punktu widzenia, największa wartość w tym raporcie, w pracach i tej podkomisji, to jest potwierdzanie tego, co wcześniej już było podejrzewane. Bo jak się spojrzy na raporty, na materiały konferencyjne z konferencji smoleńskiej, to większość z tych rzeczy, które są, już wtedy tam były postulowane. Natomiast były one postulowane na zasadzie takiej, że tak dyktowała logika, tak dyktowały fakty, ale nie było, jakby powiedzieć, bezwzględnej pewności, że tak było. Również w moim przypadku, jak sobie przypomnieć prezentację, którą dałem na drugiej konferencji smoleńskiej, tam dałem 7 przesłanek, no, które wtedy uważałem jako nie całkiem dowody, ale jako przesłanki, które sugerowały, że nie było możliwe to, żeby samolot złamał tą brzozę. Między innymi było tam brak soków. Między innymi było tam brak soków z brzozy. Między innymi nie było tam, było tam wymienione charakterystyka przełamania drzewa z mechaniki drewna. Ta charakterystyka przełamania drzewa musiała być inna z powodu tego, że przy szybkim złamaniu, przy szybkim przecięciu nie mamy tutaj do czynienia ze złamaniem, tylko ze ścinaniem. I te eksperymenty, które robimy, one potwierdzają to, jakby dokumentują to właśnie, jak wygląda złamane w drzewo, jak drewno się łamie, czy inaczej, jaka jest destrukcja drewna przy dużej szybkości w porównaniu z tym, jaka jest przy małej większości. Ale te eksperymenty są nadal prowadzone, czy one już zostały zamknięte? Nie, one są nadal prowadzone. Teraz zdaje się, że ostatnia seria tych takich ścinań, którą profesor Binienda przeprowadził, już może być zakończona, ale ja jeszcze jestem w trakcie dokumentowania tego i tworzenia tych trzywymiarowych wymiarów, tych próbek, które to pokazują. Jeden z takich filmików, które pokazują w zwolnionym tempie, jak ta destrukcja wygląda, był zaprezentowany na tej Komisji Smoleńskiej. No to był wynik badań taki nie głównego nurtu Komisji Smoleńskiej, tylko właśnie profesora Biniendy i moich starań takich, żeby udokumentować to, jak wygląda zniszczenie drewna, jeżeli jest jeżeli zachodzi przy dużej szybkości kolizja. Więc to są rzeczy, które utwierdzają, w pewnym sensie dokumentują i dają rozstrzygające jakby argumenty na to, co mogło być, co nie mogło być. I to jest duża wartość. Wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, że niepewność jest kosztowna, że
pewność ma swoją cenę, że na przykład jak się coś bada w statystyce, to że się mówi o błędzie, który jest oparty na tym, w jakim stopniu zaufania ten błąd jest rozważany. Jeżeli się chce to zmniejszyć albo błąd, albo podnieść stopień zaufania, to jest to kwestia dodatkowych nakładów, dodatkowej pracy. Więc to jest wielka wartość tego, która jest w jakiś sposób nie jest przekazywana społeczeństwu, bo jest to takie trochę eluzywne na poziomie abstraktu naukowego, powiedzmy. Ale jest to bardzo ważne, żeby się upewnić w tym, co się mówiło, żeby doprowadzić do tego, że te tezy, które były wcześniej już podejrzewane, że one mogą być udowodnione. Jaka to teza? No między innymi to, że samolot nie mógł się rozbić w kolizji z drzewem, że drzewo nie mogło być przyczyną tej kolizji, że to drzewo nie mogło być złamane w tym, że utrata skrzydła, które jednej trzeciej skrzydła, które większość ludzi sobie nie zdaje sprawy, że cała nośna powierzchnia samolotu przy utracie jednej trzeciej skrzydła nie traci 30%, tylko traci między 5 a 10% nośności, dlatego że to skrzydło, po pierwsze ono się zwęża na końcu, po drugie jest to tylko część całej nośności samolotu. I że jest to, no to są rzeczy takie, które wcześniej były przesłankami do prowadzenia, do podejrzeń, do prowadzenia badań, a w tym momencie teraz stają się jakby udokumentowanymi faktami, czy też argumentami rozstrzygającymi. Na ostateczną wersję raportu Komisji Smoleńskiej jeszcze kilka miesięcy co najmniej poczekamy. A zmieniając temat, była burzliwa debata w poranku wnet na temat Donalda Trumpa. Pan jest zwolennikiem Donalda Trumpa, czy jego przeciwnikiem? No ja jestem bardzo gorącym zwolennikiem Trumpa. Bo? Dlatego, że Trump jest jakby uosobieniem antysystemowego jakby buntu przeciwko biurokracji, korupcji, tak zwanego deep state, i jest manifestacją tego, co u wielu ludzi, którzy są wolnomyślący, jest największym w tym momencie zmartwieniem i największym zagrożeniem. To, że rząd zaczyna być z całą tą lewicową jakby z lewicowymi zmianami i z lewicową korupcją, która powoduje, że rząd zaczyna mieć więcej i więcej władzy. Pewne rzeczy, które są u podstaw stworzenia Stanów Zjednoczonych, to co stworzyło, to co było podstawą do tego, żeby stworzyć no, najwspanialszy kraj w historii ludzkości, który jest największą potęgą, który jest kolebką wartości demokratycznych, który teraz w tym momencie się to rozmywa wszystko i zaczyna uciekać i zaczyna być coraz trudniej cokolwiek zrobić z tym. I Trump jest człowiekiem, który jest niekonwencjonalny, nie jest to polityk zawodowy, który umie się uśmiechać, umie mówić w różne banały, które ludziom się podobają i wchodzą w szablony wytarte, standardowe, tylko jest człowiekiem prawdziwym, takim z krwi i kości, który reaguje na to, co widzi, a jako przedsiębiorca, który pracował w bardzo trudnych warunkach, bo to jest Nowy Jork. Nowy Jork, junie, polityka, tak zwane cutthroat competition, czyli konkurencja na poziomie podrzynania gardła. To wszystko na tym rynku, tam żeby funkcjonować, to trzeba być bardzo, bardzo zdolnym, bardzo ciężko pracującym, bardzo inteligentnym i mieć takie jakby, jak to się po angielsku mówi, animal cunning. I to jest jakiś taki, nie wiem, no, to w dosłownym przetłumaczeniu byłoby coś w rodzaju zwierzęcy instynkt reakcji, który jest spontaniczny, który jest niezaprogramowany, który jest w jakiś sposób naturalny i niekonwencjonalny i się wielu ludziom może nie podobać. No, tak na przykład podczas elekcji, podczas wyborów, gdy było wiele różnych właśnie oburzeń i różnych akcji lewicowych, te mainstream media wszystkie przeciwko Trumpowi, on zdobywał coraz większą
popularność, częściowo dlatego, że był bardzo naturalny, że był bardzo prawdziwy. Czyli na przykład jak jeden z polityków mu mówił, że pan jako przedsiębiorca przekupywał polityków, jego odpowiedź była natychmiastowa, że tak, pan o tym powinien wiedzieć, bo przyszedł pan do mnie po 10 tysięcy dolarów kiedyś wcześniej. Albo gdzie kto inny coś tam zaczął mówić, jakieś rzeczy, ja Trump w tym momencie zareagował jako w sposób taki bardzo niekonwencjonalny, mówiąc bla, 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 przerywając. Ale to jest niekonwencjonalne, ale to się ludziom podoba i to jest naturalne. To samo pytanie do pana Gabriela Janowskiego. Pan jest przeciwnikiem czy zwolennikiem prezydenta Trumpa? Ja jestem zwolennikiem zmiany dotychczasowych reguł uprawiania polityki, która sprowadzała się ta reguła do poprawności politycznej, do praktycznie rzecz biorąc takiej nicości w polityce. Nie było świeżości. To wszystko było już ustalone, prawda, jeden po drugim, jeżeli to był lewicowy, przejmował tę pałeczkę i utrwalał, powiedziałbym, tę stagnację polityczną, jeśli tak można nazwać. Trump niewątpliwie wnosi tu pewną świeżość, wnosi pewien rozmach nawet. Oczywiście, że to nie jest typowy polityk, prawda? Jest to osoba z innej sfery i dobrze, od czasu do czasu potrzeba takiego kopnięcia spraw, które zaczęły być już po prostu nieznośne dla ludzi. Zresztą to się obserwuje w Europie na przykład też. Już to wszystko tak, prawda, się pięknie poukładało, jeden drugiemu rączkę podaje, z dzióbka pije, przepraszam, i Unia stagnuje. Także to niewątpliwie jest wyłom w tej dotychczasowej polityce czy uprawiania polityki. Jaki to efekt przyniesie? No trudno powiedzieć. Na pewno ludzie nie są przyzwyczajeni czy większość do takiego uprawiania polityki, ale jest to, myślę, chyba dobre i daj Boże, żeby przyniosło dobre efekty. Dla Ameryki i dla świata. A to nie jest proste i łatwe. Tak, ja bym to właśnie... Pan to ujął w trochę innych słowach, ale w sumie zupełnie to samo, co ja chciałem powiedzieć, że tyle, że ja to widzę, że to nie jest stagnacja, to jest bardziej rozwijanie korupcji. To, co się działo za Clintonów, Clinton Foundation, przeróżne inne Machloje, kombinacje, tak, Whitewater, tak. I tym podobne. Ja mówiłem o stagnacji w rozumieniu utrwalania, prawda, tych złych rozwiązań. I procesach globalizacji, bo to też były, też były TTIP i tak dalej, i tak dalej. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Tak, proszę bardzo. No, ja przyszedłem tutaj jeszcze ze sprawami bardzo aktualnymi. No to namawiałem pana tak, do tego. Tak, no, ale myślałem, że to w tej duchu polityki generalnej. Ja chcę powiedzieć jeszcze bardzo krótko o tym, co się dzieje w rolnictwie obecnie. I muszę powiedzieć, że niedobrze się dzieje. Niedobrze się dzieje. Raz ze względu na pogodę, która bardzo negatywnie wpływa już na plony, to widać. Jest takie przysłowie, święta Zofia kłosy wywija, czy rozwija, a tutaj te kłosy są bardzo marne, powiedziałbym. Właśnie na skutek suszy. Inne, prawda, rośliny też nie bardzo dobrze się rozwijają. Ale jest kolejna sprawa wynikająca z stosunków, jakie mamy, jeżeli chodzi o otoczenie rolnictwa. A więc otoczenie rolnictwa, przemysł rolno-spożywczy jest w rękach obcego kapitału. I w tej chwili ci przedsiębiorcy, ci właściciele stawiają pod ścianę polskich producentów. No powiem, rzecz świeża. Chłodnie lubelskie, które nie są w polskich rękach, dyktują dzisiaj cenę rolnikom przywożącym na przykład truskawki. Maliny. Na przykład proponują 2 złote za kilogram malin, kiedy koszty są 3 złote. Ale oni dyktują, bo mają często monopol i to jest, powiedziałbym, bardzo, bardzo, bardzo niepokojące, dlatego że rolnik zostanie sprowadzony, prawda, zupełnie do parteru. Nie ma nic do powiedzenia. A chcę powiedzieć, że na przykład w Niemczech zupełnie inaczej się te sprawy traktuje. Tu przywołam. Po pierwsze, w Niemczech jest Ministerstwo Ochrony Konsumenta, Żywności i Rolnictwa, prawda? Czyli się ujmuje interes rolnika, rolnictwa, konsumentów. Więcej, oni tutaj przyjęli takie zasady, którymi się chcą kierować w tej praktyce rolniczej.
i przywołam też, sprawiedliwy handel jako koncepcja realizowania transakcji handlowych uwzględniająca sprawiedliwy podział korzyści z produkcji żywności, będący alternatywą dla wolnego handlu, opanowanego przez potężne korporacje transnarodowe, monopolizujące globalny rynek żywnościowy. To mówią Niemcy, a jak ten rynek... Ale to mówią w ustawie, czy to mówią... Nie, to są tak zwane... po prostu sprecyzowanie pewnych kierunków, które winny być przestrzegane i kryteriów przy realizacji spraw związanych z rolnictwem, z gospodarką żywnościową. No, rynek, jeżeli oni mówią, że jest zmonopolizowany... Ale czy to jest oficjalny dokument rządu niemieckiego, czy to jest głos w jakiejś debacie? Co pan cytuje teraz? Raz, to wynika z praktyki tego ministerstwa, o którym mówiłem. Tym się kierują, takie sprowadzają kryteria i chcą je przestrzegać. Więcej, podkreślają tutaj, ale jeszcze dokończę, w Niemczech, no przepraszam bardzo, w porównaniu do Polski to ten kapitał ma mniejsze udziały. Przecież tu w Polsce to te międzynarodowe korporacje, zarówno handlowe, jak i przetwórcze, opanowały praktycznie Polskę i one trzymają za gardło. To jest skandal największy w tych czasach przełomu, nazwijmy i reformy, czy transformacji ustrojowej, że oddaliśmy handel. Dzisiaj ci ludzie są naprawdę wykorzystywani do granic możliwości. I to jest bardzo niepokojące i szkodliwe ze wszech miar. Natomiast chcę powiedzieć, że tutaj jeszcze jest taki punkt, na który zwracam uwagę. Jakość w miejsce ilości. Absolutnie tak. Więcej, zapewnienie 20% udziału w rynku produktom rolnictwa ekologicznego, bo to wiąże się z jakością. Wytwarzanie żywności metodami przemysłowymi obniżyło tę jakość do skandalicznych, już powiedziałbym, poziomów. I w przyszłości żadna służba zdrowia nie sprosta tym wyzwaniom związanym właśnie ze szkodliwą żywnością. I to jest wielki problem. Dzisiaj już obserwujemy, prawda? Otyłość ponad miarę. Tutaj Polska w tej chwili zajmuje jedno z czołowych miejsc, szczególnie dzieci. Sprawy związane z rozwojem chorób, prawda, raka, alergie. No to wszystko się dzieje na naszych oczach i w dużej części ma przyczyny w niskiej jakości żywności. Dlatego wszystko trzeba uczynić, żeby odmienić ten trend i właśnie te gospodarstwa rodzinne, o których tutaj mówiliśmy, są w pierwszym miejscu powołane do podjęcia tej produkcji metodami bardziej naturalnymi. I dawanie wsparcia czy dotacji do areału, w moim przekonaniu, jest w dużej części błędne. Powinno się dawać tym gospodarstwom jakieś, prawda, rekompensaty za tę produkcję najwyższej jakości, która rzeczywiście jest trochę bardziej kosztowna na początku. I tak, i tym akcentem skończymy dzisiejszy poranek. Pan Gabriel Janowski, pan Chris Ciszewski byli gośćmi Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Na zegarze godzina 10:04. Antoni Opaliński był wydawcą dzisiejszego poranka. Karol Smyk zrealizował dzisiejszy poranek. Reżyserem w pewnym sensie dzisiejszego poranka, w pewnym sensie dzisiejszego poranka była blokująca Wojciechowi Cejrowskiemu drogę śmieciarka. Chris Cieszewski był gościem Poranka Wnet. Za brak litery E bardzo serdecznie przepraszam. Na zakończenie jeszcze przypomnienie o tym, że wspieram.to/radiownet 284 wpłaty, 22 651 zł uzbieraliśmy, 10 dni do końca. Zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo wsparli Radio Wnet, wsparli naszą wyprawę wakacyjną. I już ostatni komunikat dotyczący jutrzejszego pogrzebu Barbary Wachowicz na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jutro o godzinie 13:00 msza i pogrzeb Barbary Wachowicz, a wcześniej o godzinie 10:00 msza w katedrze świętego Jana na Starym Mieście. Krzysztof Skowroński, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jutro poranek poprowadzi Łukasz Jankowski. Radio Wnet, www.wnet.fm